Dłuższy czas przerwy od recenzji gier komputerowych na moim kanale skłonił mnie do refleksji, jak również pozwolił nabrać szerszej perspektywy. Co robię ze swoim życiem? Dokąd zmierzam? Czy tworzenie złomowatych komputerów i recenzje budżetowych gierek w ogóle mają sens? Czy to ma być moja spuścizna? Tak mnie zapamiętają przyszłe pokolenia? Dlatego postanowiłem podjąć poważne kroki i zmienić kierunek, w którym zmierza ten kanał. Postanowiłem, że zostanę profesjonalnym recenzentem zwierząt spod rzędu myszokształtnych. Niestety menadżer pobliskiego sklepu zoologicznego nie był tak entuzjastycznie nastawiony do mojego pomysłu, gdy próbowałem się dostać na zaplecze, to też postanowiłem poradzić sobie z tym, co mam pod ręką. Wybaczcie pewne naleciałości, które mogą wynikać z moich poprzednich recenzji, będę nad nimi pracował i jestem pewien, że z waszą pomocą uda mi się je z czasem przezwyciężyć. Przechodząc zatem do tematu. Do czynienia mamy ze zwierzęciem typu chomik. Część z was może go kojarzyć z mojego starego materiału. Bez zbędnego przedłużania zatem przejdźmy do sekcji hardware'owej. Do recenzji został mi dostarczony model Yuki w kolorze białym. Blisko dwuletni, ale nadal sprawny. Przedstawiony egzemplarz waży w porywach do ćwierć kilo i rozpędza się do jakichś 5 km na godzinę. Całość opiera się na kernelu opracowanym przez syryjskich uczonych, jednak system operacyjny posiada nakładkę polską. Chomik posiada miękką w dotyku powierzchnię wykonaną z kolagenowych nanorurek, co w połączeniu z opływowym kształtem poprawia ogólną wydajność. Za długość działania na wbudowanej baterii odpowiadają dwa akumulatorki powszechnie zwane polikami, gdzie rozpoczyna się wstępny proces konwertowania paszy na energię. W dość prosty sposób jesteśmy również w stanie podkręcić wydajność w szczególnie obciążających procesach. Wystarczy przejść w tryb turbo, który możemy osiągnąć zwiększając taktowanie chomika za pomocą banana. Należy jednak pamiętać, żeby nie przesadzić z podkręcaniem, bo zwierzątko łatwo się przegrzewa, a zbyt wysokie ciśnienie może doprowadzić do rozpuknięcia się chomika. Dlatego niezwykle istotne jest, aby po zakończeniu użytkowania doprowadzić chomika do doku ładującego w kokosiku bądź innym dostarczonym przez producenta. Model Yuki, jak większość dostępnych na rynku, posiada wszelkie udogodnienia oferowane przez szanujących się producentów, a przez to rozumiem. Cztery stopy, wąsiki oraz brzuszek. Wielofunkcyjność chomika może zależeć od modelu oraz wgranego oprogramowania. Ja najczęściej wykorzystuję go jako nieduży odkurzacz do wyciągania paprochów z wyjątkowo zakorzonych zakamarków komputera, bądź jako myszkę bezprzewodową. Jednak muszę przyznać, że nie jest to szczególnie efektywne. Wiem również, że niektórzy w chomiku instalują nielegalne oprogramowanie, które sprawia, że ten działa jak pojemnik na resztki ze stołu. Jest to jednak haniebna praktyka, a energia powinna pochodzić jedynie z certyfikowanych źródeł. Najważniejszym featurem omawianego przez nas gryzonia jest jednak opcja lokowania w nim uczuć macierzyńskich żeńskich domowników, co pozwala zaoszczędzić sporo pieniędzy w domowym budżecie, ponieważ pasza dla chomika jest tańsza niż pampersy. Niestety nie wszystko jest idealne. Również w posiadanym przez nas egzemplarzu zaraz po wygaśnięciu okresu gwarancyjnego pojawiły się pewne defekty. Te są szczególnie widoczne w dwóch sytuacjach. 1. W wypadku zmiany otoczenia na nierozpoznawalne przez chomikowy software środowisko programistyczne jak np. kanapa, ten zapętla się w sekwencji biegania, a w skrajnych wypadkach nawet dochodzi do prób gryzienia poduszek. 2. W zderzeniu z teksturą klatki czasami dochodzi do denerwującego glitcha, w którym tekstury za sprawą syryjskiego zęba zaczynają wydawać niepokojące dźwięki. Jedynym wyjściem wówczas jest przedmuchanie chomika, ale to pomaga jedynie na kilka minut. Podsumowując, każdy szanujący się amator entuzjasta zwierząt spod rzędu myszokształtnych powinien poważnie rozważyć posiadanie chomika. Model Yuki to dobry wybór i z pewnością przyniesie użytkownikowi dużo satysfakcji. Pamiętać jednak należy, że utrzymanie chomika w odpowiednim stanie technicznym to spore wyzwanie i nie należy się decydować na taką odpowiedzialność pochopnie. Gorąco polecam i pozdrawiam. Wasz redaktor Kebab.